Płotkowski dla portalu Fight Sport. Robert, dzisiaj jesteśmy przy okazji gali DSF Kickboxing Challenge, która jest szybko przeniesiona do Warszawy. Dużo problemów? Nie, jak mamy sprawny zespół, to szybko to działamy, także zażegnaliśmy jakimś tam małym problemom, więc przeniesiono do Warszawy, super, czego ja się bardzo cieszę, bo mam bliżej do na galę po prostu. Dwie walki mistrzowskie, jedna zaimprowizowana w ostatniej chwili. Trudno było przekonać Jankowskiego, Eliasza Jankowskiego do tego, żeby wziął tą walkę? Słuchajcie, walka tutaj się nie odmawia, także Eliasz to prawdziwy wojownik. Zresztą oni już mieli potyczki razem, mówię o Janku Lodziku i o Eliaszu, także już walczyli. Myślę, że mają jakieś tam sobie do wyrównania rachunki, także... Nic, tylko się cieszyć, dobre zastępstwo, szkoda tylko Mateusza Rejskiego, bo się przygotowywał bardzo ciężko do tej walki. Niestety kontuzja, trudno, następnym razem mam nadzieję, że stanie jeszcze raz do tego pojedynku, bo to naprawdę to się odleczy, to nie ucieszę. Jest cały czas pretendentem do tego tytułu, ale tak jak powiedziałem, zdrowie jest ważniejsze, wyleczy kontuzję, będzie czekał pewnie zwycięzca tego pojedynku na niego. Eliasz, jeśli chodzi o wygrane, to miał wszystkie wygrane z tego, co pamiętam, z Janem Lodzikiem. Być może to zadecydowało, że jest pewny siebie, bo wyglądał dzisiaj bardzo pewnie na ważeniu. Tak jak powiedziałem, no, Eliasz to prawdziwy fighter, podobnie jak i Janek. Myślę, że tak jak wcześniej powiedziałem, powtarzam się niestety, ale walka o tytuł się nie odmawia, tym bardziej dla Federacji DSF Kickboxing Challenge. I myślę, że zarówno jeden, jak i drugi dadzą dobre widowisko, bo zarówno jeden, jak i drugi jest gotowy, chociaż Eliasz tak naprawdę był na roztrenowaniu, bo niedawno stoczył przez swój zwycięski pojedynek, wygraną walkę, także jest niesiony na tej fali zwycięstw, zobaczymy, podobnie jak i Janek zresztą. Z trenerskiego punktu widzenia, na który pojedynek szczególnie czekasz? Któryś taki jest, który Cię ekscytuje i budzi duże, powiedzmy, dużą niewiadomą, tak? Żeby gdzieś tam po prostu ten pojedynek oczarował też publiczność, pewnie i Ciebie. Tak naprawdę jako dyrektor sportowy tej federacji i matchmaker to muszę obejrzeć każdy pojedynek będę czekał i na każdy pojedynek będę oglądał zaciekawienie. Ale tak najbardziej tą perełką jest dla mnie jednak ta walka o tytuł zarówno jednego, jak i drugiego, czyli Maxa Bratkowicza z Czechem, który bardzo dobrze wygląda, muskulaturą przewyższa i wyglądem Maxa Bratkowicza, przepraszam, ale za szybko wszystko w korkach stałem i tak się słyszałem, Maxa. Tak naprawdę no, zobaczymy, mięśnie nie walczą, tak naprawdę walczy charakter i technika, zobaczymy jak ten pojedynek się potoczy. No i oczywiście ta walka Jana Lodzika z Eliaszem, zobaczymy, Eliasz na szybko wziął, tak jak powiedziałem, walk się o tytuł nie odmawia, także zobaczymy, nie ma żadnego obciążenia tak naprawdę, złapał walkę z biegu, wychodzi, robi swoje i zobaczymy jak ta walka się potoczy, bo Janek był przygotowany pod innego zawodnika, czyli pod Mateusza, to też myślę, że ta zmiana troszeczkę go rozproszyła, ale zobaczymy, potem się poznaje prawdziwych fighterów i prawdziwych mistrzów, jak się zbiorą do tego pojedynku, jak do tego podejdą i kto wyjdzie z niego zwycięsko. Dopiszę publiczność, bo to jest ostatnie pytanie takie, które no jest niewiadomą, bo jednak szybko przeniesiona gala, kluby zostały zmobilizowane? Jak najbardziej, no to jest Warszawa, także mam nadzieję, że wszyscy przyjdą i to jest DSF, to najlepsza federacja kickboxingu w Polsce, także mam nadzieję, że każdy by chciał zobaczyć, jak walczy Janek, jak walczy Max na żywo, popatrzeć i poczuć te emocje, które my czujemy tam będąc na tej gali. Robert, bardzo dziękuję, czekamy jutro na galę i cóż, może uda nam się porozmawiać już po gali i podsumować. Dziękuję bardzo. Bardziej spokojnie mam nadzieję, bo widzisz, cały czas jestem nakręcony w tempie, spóźniłem się, bo to korki, bo to dzisiaj rano ważenie. Także przepraszam bardzo, jak się pomyliłem, ale mam nadzieję już na spokojnie i emocje opadną i będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Miłego oglądania i zapraszam na galę, DSF Kickboxing Challenge. To zrozumiałe, jest zamieszanie zawsze przed galą, ale cóż, mamy nadzieję, że na gali nie będzie. Mam nadzieję, że nie, że będą tylko pojedynki, które się same obronią. Robert Złotkowski. Dziękuję.